Myślę, że zgodnie z życzeniem przedstawiliśmy wśród kandydatów tylu młodych ludzi, że może można mieć nadzieję na to, że poniosą ideę Prawa i Sprawiedliwości poza nasz udział w polityce. Ci młodzi mają świeży zapał, mają nowe pomysły, nowe idee, ale są też tacy, którzy są doświadczeni i wiedzą, co to jest założyć i utrzymać rodzinę. Wiedzą, co to prowadzić dom i działać politycznie czy społecznie i łączyć te wszystkie obowiązki. Są biznesmenami, dyrektorami, więc wiedzą, co to odpowiedzialność za ludzi, ale są też pracownikami, którzy od niejednego szefa czy dyrektora wiele przeżyli i niejednych przetrzymali. Mamy od wyboru do koloru młodych, doświadczonych i naprawdę mamy z kogo wybierać. I chciałabym już dzisiaj naszej drużynie, drużynie Prawa i Sprawiedliwości, bo za taką drużynę uważamy wszystkich tutaj przedstawionych radnych, tak do Rady, do Sejmiku Dolnośląskiego, do Rady Miasta czy Rady Powiatu. Ponieważ nasi kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego i dwie jedynki nie miały okazji pokazać się naszym i zaprezentować się naszym gościom, to ja jeszcze raz poproszę tutaj, panie Jacku, razem z córeczką, poproszę tutaj, panie Jacek Baczyński, nasza jedynka do Sejmiku Dolnośląskiego i pani Iza Wańkowicz, nasza siódemka do Sejmiku Dolnośląskiego. I poproszę jeszcze raz na scenę pana przewodniczącego, kandydata na prezydenta, pana Baranowskiego i jedynki, liderów naszych list, pani Jolanta Kowalczyk, pan Łukasz. Bardzo proszę tutaj. Ja jestem przekonana, że to, co powiem w imieniu państwa. My już dzisiaj państwu i wszystkim na sali, którzy kandydują, składamy serdeczne podziękowania. Podziękowania i wyrazy uznania i szacunku za to, że odpowiedzieliście na apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego i chcecie wziąć odpowiedzialność za Polskę samorządową. Dziękujemy za to, że chcecie wspomagać i realizować program, właściwie nie wspomagać, realizować program premiera rządu Polski, pana Mateusza Morawieckiego tu w naszych małych ojczyznach. Że to nie zawsze jest łatwe, to my, którzy braliśmy już w różnych wyborach wiele razy udział, to wiemy, że nie jest miłe, kiedy się widzi, że i dziękujemy, że dajecie nam swoje nazwiska, swoje twarze, że Prawu i Sprawiedliwości ofiarujecie swoje życie, życie swojej rodziny na ten czas, swój dorobek, swoje osiągnięcia, ale to wszystko przecież jest dla Polski. I za to już dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Ale zostańcie jeszcze z nami.